Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydał kolejną w tym roku decyzję o wsparciu. Wprawdzie inwestycja nie powstanie w Suwałkach, ale po trudnym ostatnim okresie plany zarządu strefy są dość ambitne, choć nowy zarząd działa od zaledwie 3 miesięcy. Rzeczywiście ta wydawana ilość decyzji na tym obszarze jest bardzo niska, bo w roku ubiegłym wydano 23 decyzje, w roku bieżącym wydaliśmy do tej pory 9 decyzji. Plan na ten rok jest to wydanie 17 decyzji. Nakłady łączne inwestycyjne, na które wydaliśmy decyzje w bieżącym roku, jest już ponad 100 milionów złotych, czyli nie jest to źle, ale każdy nowy inwestor bardzo nas cieszy i zapraszamy serdecznie do współpracy z nami, bo to jest korzyść dla obu stron. 19 lipca takie zezwolenie zarząd strefy przyznał przedsiębiorstwu z Czarnej Białostockiej. Inwestor to spółka Promostal. Jest to średnia firma działająca na polskim rynku już od prawie 20 lat. Działająca w branży metalowej i powiem tak, że może jest mniej znana na rynku polskim, ponieważ aż 95% produkcji realizuje na eksport. Są to głównie konstrukcje stalowe i tutaj te rynki są bardzo ciekawe, bo to są przede wszystkim rynki skandynawskie, Szwecja, Norwegia, Dania, jak również rynki innych krajów europejskich, a nawet Stanów Zjednoczonych. Firma dynamicznie rozwija się, i postanowiła wreszcie skorzystać z tej ulgi, czyli kolejna nowa inwestycja o wartości ponad 4 milionów złotych otrzymała decyzję o wsparciu, co oznacza, że właśnie jeżeli zostanie zrealizowana, to od dnia zakończenia inwestycji będzie mógł przedsiębiorca odliczać już od naliczonego podatku dochodowego wartość 60% nakładów inwestycyjnych. We wtorek zarząd strefy odwiedził przedsiębiorcę. Wczoraj odwiedziliśmy z panią prezes Anną Naszkiewicz firmę, przekazaliśmy uroczyście decyzję, i mamy zapewnienie, że firma planuje dalszy rozwój, czyli możemy spodziewać się w najbliższych latach kolejnych wniosków o decyzję o wsparciu. Kilka tygodni temu wiceprezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Anna Naszkiewicz podczas spotkania z premierem Donaldem Tuskiem zwróciła uwagę polityka na problemy, które poważnie utrudniają przedsiębiorcom podejmowanie działalności inwestycyjnej na naszym terenie. Jakiego skutku możemy się spodziewać, opowiemy w najbliższy piątek.